kurde, 21 godzina, brakło nam benzy. Brakło nam benzy, pusty bak. Pusty bak, musieliśmy holować, ale na szczęście jesteśmy już na stacji, bo jesteśmy 100 km od domu. No i nic, musimy zatankować, 95 do pełna. No i 2 godzinki będziemy w domu. Co nie mi? Nie. No, masakra, nie? No. No dobra. Jakoś damy radę. Co to za jakieś ładne, nowe miejsce? Emka, co to za miejsce? Nie. Jeszcze tu nigdy nie byliśmy. Ło, tu grzeje, a ja nie mam czapki. Jezu, ja muszę wrócić po czapkę. Ale grzeje. Straszna patelnia na plaży. Jest tak gorąco, że po prostu bez czapki naprawdę można się zagotować. Ale na szczęście mamy czapki. Kurczę, no, jakie piękne miejsce. W ogóle to jest hotel. To jest hotel. Tak się zastanawiam, czy to jest ich prywatna tutaj plaża, czy nie. Nie wiem tego, ale miejsce przewypaśne. Woda po prostu gorąca. Woda po prostu gorąca. No, cudowne miejsce. Zaraz tam pójdziemy, pochodzimy trochę, zobaczymy co tam jest, ale tutaj ogólnie to jest po prostu przecudownie. Piękne są te góry, te drzewa z palmami przeplatającymi się. Little Tiger Restaurant open. O, troszkę cienia. Muszę wam powiedzieć, że jest tak gorąco. Masakra. Ale tutaj pięknie wyglądają te palmy. Mega miejsce. O. I tu dochodzimy do restauracji. Do tej restauracji, co przed chwilą był napis. Kurczę, fajnie tutaj. Chyba sobie wezmę tutaj kokosika zaraz. O, muzyka już włączona. Muszę wam powiedzieć, że to restauracja jedna z lepszym widokiem, jakie widziałem. Wycieczkowicze, gdzie idziecie? Ale tu jest czad, co? Tam jest jeszcze ładniej. Jeszcze ładniej? O, to zaraz zobaczymy, jak tam jest jeszcze ładniej. Jak tu już jest tak ładnie. Ptaki. Ptaki słychać. Palmy w takiej dżungli. O, ale czadersko tu jest. Wysokie palmy. Dżungla. Dzikie ptaki, odgłosy dzikich ptaków. Co tam macie? Ej, ale musimy przejść w tamtą stronę, wrócić się. Ej, czemu to jest takie śmietnisko? Nie wiem. Patrz. Co, ale teraz się zamknęło. No, zamknęła się, no. A tu jest ostatnia. Co? O, no. I tu jest jeszcze jedna. Ej, chodźmy tam dalej. Ale, ale daj zobaczyć. Patrz. Taka? I tak. No, to są pozamykane. No, już są pozamykane. No. Chodźcie tam. Chodźcie się, wrócimy, bo tu jest pięknie, ale tu jest taka malutka ta plaża. Freedom Beach. Freedom Beach, jesteśmy na Freedom Beach, bo tu jest taka malutka, ale stąd jest przepięknie. Freedom Beach, Freedom Beach. Kiedyś, 2 lata temu, szliśmy tą drogą. Była o wiele dłuższa i bardziej kręta i bardziej męcząca. Dzisiaj poszliśmy jakąś tutaj drogą. O, była może bardziej trochę taka... niefajna, ale bo miała mało schodów, ale za to była dużo krótsza. Freedom Beach. To są takie ślady krabów. Krabów? No. Skąd wiesz? No bo widziałam, jak ten krab i takie robił. Takie ślady robił, no, krab? No. Coś ty. No, co innego? Ja nie wiem, nie jechał tu ktoś na rowerze albo coś? Na rowerze? To krab. Naprawdę krab?
Ja nie widziałem. Takie coś. Widzisz? To jest taka nitka, jakby takie wzorki i to jest takie sam. Tylko, że to jest od większych. Od większych krabów? Tak. A to od mniejszych? Tak. No to ciekawe. Tu jedna, no. Tu drugie. I gdzie te kraby poszły? Jak będzie nie? Zaraz, będą te ślady prowadzić do jakiejś dziury, to na pewno kraby, ale... Patrz, no może tutaj, tu jest jedna dziura kraba, a patrz, tu jest dziura kraba. To jest tego dużego. No, to jest chyba tego dużego. Wow. Kraby, mnóstwo jedziemy z takich krabów, które właśnie robiły takie ślady i wpadały w kapelę. One same ją robią. No, ale ten piasek tutaj jest milutki, co? No. Ten tutaj jest suchy. O, ten suchy tutaj. Ten jest bardzo milutki, no, tylko zimny. Tylko ten już jest taki zimny właśnie, a tam był taki suchy, cieplutki. Tam jest tylko, że tam jest suchy, a tu już jest taki mokry, dlatego jest zimny. Tam siedzi mamusia. No. Da się przejść tu między skałą? Co? Między skałami do suchy? No pewnie. Tylko, że no tu nie spaść. Mhm. Tylko zrobię tak. Chodź. Idę. Chodź. Ale tutaj cisza i spokój, co? No. Tu ktoś gada i takie fale. No. Ale tutaj skał dużo, co? No. Mnóstwo. Mnóstwo. Chyba tyle, ile gwiazd. No. Ale jest ich o wiele mniej. Dobra, tam już nie idziemy. Czekaj, ja pójdę tędy, tatuś. No to uważaj. Za daleko nie pójdę. Ale czekaj, idę się... Tatuś! Co? Ta skała wygląda jak brzoskwinia. Brzoskwinia? No. Czemu? Bo tu ma taką tą. No, jak brzoskwinia. Ej, pójdź, da się przejść. Uważaj, bo tu mogą kraby łazić. Oj, zamoczymy stópki. Opłuczemy sobie z piasku. Ja sobie w tym jeziorku opłuczę. Oj, fajnie. Ale czadersko. Kurczę, wracamy już na górę, ale muszę wam powiedzieć, że trasa pod górę jest naprawdę nieprzyjemna. Ślisko, wertepy, kamienie i naprawdę bardzo stromo. Można się zmęczyć po paru krokach. Krajobraz mega. Ale trasa w klapeczkach wykańcza. Autostrada mrówek? Przyszykujcie sobie dużo wody na pokonanie trasy Freedom Beach. Z góry na dół i później z plaży na górę. Dajecie radę? To nie czy tak? I nie i tak. Oh my god. Tutaj pewnie jak są jakieś ulewne deszcze, to woda właśnie robi takie tutaj rzeczy. Ale smęczące. Ale pięknie. Już jest godzina 17, czyli zbliża się zachód słońca. Pewnie jakbyśmy jeszcze chwilę zostali, to byłby przepiękny z tej plaży. Ale już chcemy iść na górę. Ale piękne odgłosy, co? Ale pięknie ptaszki śpiewają. Jeszcze takie utrudnienie na trasie. Wow, co to jest jakiś bąk? Wow! Ja tam nie dojdę. Gdzie nie dojdziesz? Tam. Gdzie? O Jezu, jeszcze taka góra. Myślałem, że już nie ma takiej góry. Ale pięknie śpiewa jakiś ptaszek, czy coś. Nie gadaj tyle. No, bo to męczące gadanie. Ale te cykady piszczą. Coś się poruszyło? No. W krzakach dużo różnych rzeczy biega. Teraz tu coś. Wieje? O. O, rzeczywiście, ale wieje. O, jaka ulga. Ale fajny ptaszek jakiś.
dzięcioł, nie? Ale ktoś tu ma fajny hamak z parasolką. Oh my god. W końcu. U samej góry. Dali radę. Tylko czemu zejście na tą plażę kosztowało nas jeszcze 200 batów? Jakby ktoś chciał wiedzieć, to około 100 batów za dorosłą osobę kosztuje zejście tam do morza. Za ciebie chyba nic właśnie, bo zapłaciłem 200 batów. Pani coś powiedziała o studentach, że chyba nie płacą czy coś. Miała chyba ciebie na myśli. Tu jeszcze takie coś. A, teraz już się nie płaci? No to spoko. To płaci się tylko do jakiejś pory. Teraz... No, to szkoła 17. Ale fajnie. Ale fajnie. Tutaj jakby co jest budka, gdzie trzeba zapłacić za zejście na Freedom Beach. O, tam byliśmy. Tu się parkuje skutery. A tu jest jeszcze jedna trasa, ale nie wiemy, co to za trasa. To być może jest ta trasa, którą schodziło się 2 lata temu. Ale teraz pan powiedział, że tędy się nie schodzi. Schodzi się tam, gdzie szliśmy. Freedom Beach, a tu też jest parking below. Jakiś parking. No tutaj też coś jest, jakaś droga. Być może właśnie ta stara. O, o jaka fajna fura. O, ale zakurzone. Ale ktoś zakurzył, co? Emma, co taka zmęczona? Ale było fajowo. No. Takie widoczki my tu z balkoniku mamy. Takie widoczki na lewo miasto, na wprost morze i piękny zachód słońca, który dzisiaj był. Zrobił nam piękne kolory na niebie i można się tak jeszcze troszkę podelektować takimi widoczkami.